Zanim na mnie nakrzyczyć, że ej Grzybie, nie było ostatnio filmu, miałeś być znowu regularny, co się z tobą dzieje? No to ostatnio wam mówiłem, że dużo się dzieje i opowiem wam o tym niedługo. No to to się właśnie dzieje i... au. Przeprowadzka się dzieje. Tak więc widzowie, witam was w kolejnym vlogu i to nie będzie raczej reading vlog, tylko taki bardziej vlog przeprowadzkowy. Jeżeli słyszycie ulicę, to sorry, mam otwarte okno. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, przeprowadzka się dzieje, więc czeka mnie bardzo dużo ogarniania, ponieważ trzeba spakować bardzo dużo książek, które tutaj jeszcze mam, bo okazuje się, że ileś kartonów i generalnie pojemników, które sobie przygotowałem, mi nie wystarczy, więc muszę jeszcze skoczyć na szybkie zakupy, ogarnąć kilka rzeczy też na nowe mieszkanie. Więc będziecie częścią tego, zabieram was tutaj ze sobą, więc będzie to taki bardziej vlog z Rąsi. Szykujcie się na to, bo oczywiście mniejszy statyw sobie spakowałem. Dobrze to rozplanowałem wszystko. Także tak, będą tutaj pewnie jakieś przebitki, będzie pewnie troszeczkę gadania. I powiem wam, no... nie spodziewałem się, że to tak szybko minie, ale jeszcze dużo przede mną, bo tak, spakować to raz, posprzątać tutaj wszystko, ułożyć to jak było, ogarnąć jeszcze kilka innych rzeczy, to będzie dosyć intensywna sobota, bo tam nie powiedziałem, mamy sobotę. No, także tak, wolna sobota, a Grzyb się przeprowadza, także ja nie przedłużam, lecę się ogarniać i lecę na zakupy, bo trzeba ogarnąć rzeczy i w sumie wypadało jeszcze coś zjeść przed wejściem, bo jest godzina 12, jeszcze nic nie zjadłem, a już od rana tutaj działam, także miłego oglądania, I guess. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. W trakcie sprzątania starego mieszkania rozładował mi się telefon i nie miałem nawet czasu, żeby coś inaczej. Podłączyłem go, ale nie wiem jak nagrywać. Może. Więc pewnie nie widzieliście nic z tego procesu, ale słuchajcie, pewnie wam coś tutaj pokażę z rozpakowywania się, ponieważ jestem już u siebie na nowym mieszkaniu. Uff, naprawdę ostatnie 2 dni były tak intensywne pod względem właśnie pakowania tego wszystkiego, rozplanowania, jak to wszystko tutaj przewieźć, ale dzięki jeszcze moim rodzicom udało się wszystko tutaj zrobić, także ulga, mega, mega ulga i no co, lecimy dalej z tym. Back a year ago. No i kochani, stało się, ostatecznie udało mi się już rozpakować wszystko, w miarę to ogarnąć, tak więc sam jeszcze do końca nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło, że udało mi się zmienić mieszkanie, znaleźć nową pracę i generalnie dużo się wydarzyło w ostatnim czasie i właśnie też dlatego troszeczkę mniej było mnie na YouTubie, ale teraz, kiedy mam już ten swój nowy kąt, już tak w miarę wszystko tutaj ogarnięte, wiem co i jak, no to mam coś takiego, że myślę, że fajnie będzie mi się to też tworzyć treści dla was i też szykują się kolejne premiery, na które mega, mega czekam. Też o których wam będę opowiadać, także też wyczekujcie. I kurde, no mega się cieszę, chociaż to jest, tak jak mówię, intensywny okres, dosyć też stresujący na wielu płaszczyznach. No ale co, trzeba to jakoś przetrwać i mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną w tej przygodzie. I że kolejne materiały już powstaną dosyć szybko, bo myślę, że jeszcze dzisiaj będę nagrywać jeszcze jeden albo jutro ewentualnie, bo wy widzicie tego vloga w czwartek, więc na poniedziałek postaram się, żeby był już kolejny materiał i wracamy do tej już rutyny 2 filmów, czyli w poniedziałki i w czwartki. Ewentualnie jeżeli mnie najdzie na 3 filmy w tygodniu, to wiecie, Jeżeli będę mieć za dużo pomysłów, a za mało czasu, to wtedy pomyślimy jeszcze o sobocie ewentualnie. Ale na razie skupmy się na tym, że będą tutaj te 2 filmy w tygodniu. Ja już tutaj sobie popijam nie pierwszą kawę na nowym mieszkaniu, bo już piłem wczoraj też, więc sorry. Nie udało mi się tego uwiecznić, ale tak mówię, no mam nadzieję, że wszystko się tutaj uda, także mam nadzieję, że miło wam się oglądało tego raczej krótszego vloga niż zwykle, bo to też nie był reading vlog, to bardziej taki luźny daily, tak to nazwijmy, chociaż to jest taki vlog bardziej z kilku dni, ale myślę, że fajnie, chyba wyszło, będę go zaraz montować, więc zobaczymy. Także dziękuję wam bardzo mocno za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach już no w nowym miejscu, także do zobaczenia.